kolkę dosyć mocną. Pić mi się chce, więc piję. Kolana mnie bolą. Nogi w ogóle, całe już stopy. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym takim wyzwaniowym odcinku na moim kanale. Ostatnio robiliśmy sobie pompeczki przez cały miesiąc, co oczywiście możecie zobaczyć tam w jednym z poprzednich odcinków. A chwilę później tak naprawdę po tym wyzwaniu pomyślałem sobie, że może by ruszyć z jakimś kolejnym. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie i tak dużo chodzę, lubię chodzić, lubię gdzieś tam spacery. Zawsze gdzieś tam wybieram, jak oczywiście jest gdzieś blisko, to wybieram pójście pieszo zamiast jakąś komunikacją. Potrafiłem naprawdę dużo chodzić też przez same Pokémony gdzieś tam, Pokémon Go oczywiście zawsze, które gdzieś tam się przewijały przez ten kanał. Także chodzenie samo, spacerowanie jest ze mną gdzieś tam naprawdę od dawna. Też od niedawna tutaj muszę powiedzieć, że jest ze mną bieganie, także kolejny taki sposób gdzieś tam przemieszczania się pieszo, że tak powiem. No i postanowiłem, że zrobię taki challenge, wy już widzicie tytuł, ja nagrywam to jeszcze dzień wcześniej. Podejmuję się wyzwania pokonania 50 km pieszo, albo biegiem, albo to i to, jakoś mieszanie to na pewno będzie, chyba, albo jakimś takim półbiegiem, zobaczymy. No, po prostu pieszo, żeby jakby przejść, pokonać te 50 km. Zobaczymy, jak to będzie, mówiąc szczerze, nie wiem, czy dam radę. Myślę, że spróbuję, nigdy takiego dystansu nie pokonałem. Myślę, że robiłem jakieś może 20-30 na jakichś trekkingach czy jakichś tam dłuższych spacerach podczas całego dnia. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw, bardzo jestem zmotywowany, także zobaczymy. Nie mam jakichś wielkich przygotowań oprócz tego, co chodziłem sobie gdzieś tam w ostatnich tygodniach, czy to z dziewczyną, czy to na GoFeście. Tam były takie raczej robione dystanse, nie wiem, 10 km, może do 20. Także jestem ciekaw, jak to wyjdzie. No i zapraszam do tej przygody. Zaczynamy jutro. Jutro też będzie streamek, prawdopodobnie właśnie schodzenia, także zobaczcie, jak mi poszło. I co? I widzimy się chyba już na trasie, tak myślę. Chyba, że coś mi jeszcze do głowy przyjdzie, to wam dogram. Dobra, zaczynamy. Śniadanko dosyć lekkie, zjedzone, kawka wypita. Ruszamy z wyzwaniem. Jak na razie mam tyle kroków, gdzieś wam tutaj wrzucę około 1 km, bo jeszcze sobie chwilę przeszedłem w domu, coś tam wiadomo, podczas śniadanka to wszystko tam się liczyło, także lecimy z tymi 50 km. Za chwilę odpalam dla was również transmisję na żywo na Twitchu, gdzie gdzieś tam godzinkę sobie połazimy, właśnie coś takiego, także zobaczymy, jak pójdzie. Taktyka jest taka, że na start postaram się narzucić dosyć fajne tempo, dosyć fajnie chodzić, zobaczymy, ile się to zejdzie. No nie wiem, ile godzin, nie wiem, czy się to uda, ale ruszamy, nawalamy, nie poddajemy się. O to w tym wszystkim chodzi. Także do zobaczenia na transmisji i będę was informował o wszelakich postępach w tym wyzwaniu. Także ruszyliśmy. Plecaczek mam, picie mam. Gdzieś tam jedzenie na pewno będzie ogarniane. Chyba na mieście, w międzyczasie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Wygodne butki są. Adidasy, Terlexy polecam. No i co? Lecimy. Także zapraszam do tej przygody. Na razie spoko. Streamek zamiast planowanej godzinki trwał aż 2. Mnóstwo ludzi przyszło, jakieś nawet nowe osoby. Było naprawdę super. Ten czas naprawdę szybciutko minął i nawet nie czułem, że chodziłem, co wielokrotnie wspominałem na transmisji. Może nie było jakoś porywczo, może nie było jakichś, kurczę, fajerwerków, ale była to fajna odskocznia i fajnie ten streamek po prostu poszedł. A jeśli chodzi, proszę państwa, o takie najciekawsze rzeczy, które miały miejsce podczas tego streama, no to spotkałem wiewióreczkę. Jeśli chodzi o to, jak to w ogóle właśnie minęło pod względem takim technicznym jeszcze, nie pod względem moim, tylko na przykład pogodowo, to było fajnie. Wybrałem też lasek ze względu na to, że po prostu tam było cicho, mniej ludzi, było spokojnie, można było pochodzić, pogadać. To, co było najgorsze, dopiero nadchodziło. Dobra, moi drodzy, pora na małe podsumowanko. Deszcz dosyć mocno nawala. Właśnie skończyłem streama 2-godzinnego, więc dzięki serdeczne wszystkim za obecność.
Podczas tego streama udało się zrobić ponad 10 km. Mamy w tym momencie ponad 11 na liczniku, także jesteśmy w ponad 1/5 wyzwania. Czy jest łatwo, czy jest ciężko? Na razie nie czuję jakichś takich większych bóli, nie wiem. Wrzucę wam screena, jak to wygląda, jeśli chodzi o kroki. No, jest ok, dajemy radę. Mam nadzieję, że również będzie tak w kolejnych gdzieś tam dystansach i będzie superancko. 2 godzinki, mamy ponad dyszkę, także jest fajnie. No, ale cisnę dalej, bo nie ma co się zatrzymywać i nawalam. Mam nadzieję, że się uda. Dzięki wszystkim za wsparcie na streamie, gdzieś tam na pewno klipki wam wrzucę i gdzieś tam pewnie kilometry też już wam tutaj wrzuciłem i screena. Pozdrawiam was, ja lecę dalej, wiele przede mną, ale cisnę i staram się jak najmocniej. Batonik plus mielinda, troszeczkę cukru, żeby energia była. Nawalamy. Chwilę po zakończeniu transmisji rozpoczęły się pierwsze problemy. Wiatr wiejący z prędkością 80 km na godzinę, bo specjalnie sprawdziłem na radarach, z jaką prędkością on wieje, oraz deszcz. Łącząc to wszystko, powstały naprawdę nieciekawe warunki pogodowe. Gdy wiało to w twarz, no to naprawdę nieprzyjemnie się chodziło, ale nie było to jeszcze problemem. Problemem był ten tak naprawdę wiatr, który wymieniłem jako pierwszy i on no praktycznie zatrzymywał mnie w miejscu, jak wiał w moją stronę. Było to naprawdę mega utrudnienie, które gdzieś tam jest udowodnione i zobaczycie, z jaką tak naprawdę siłą to wiało na nagraniach. Powiem wam, że jest nieciekawie. Ale nie ze względu na to, że nie daję rady, ale ze względu na warunki pogodowe. Się bardzo skiepściło i strasznie wieje. Nie wiem. Na razie jeszcze chodzę, ale ten wiatr jest mega zabójczy. Zobaczymy, co dalej. Około 15 km za mną, ale jest ciężko. Pada deszcz. I bardzo wieje, co zresztą słyszycie. Lecę dalej. Będę informował. Się zadrapałem w ogóle. Żeby lekko wam zobrazować powagę sytuacji i powagę tego, jak walczę naprawdę z żywiołami, to widzieliście na poprzednim stories, że się drzewo zawaliło i musiała straż pożarna je wycinać, bo nawet tam barierki gdzieś tam zostały po prostu zniszczone przez to drzewo. A tutaj taka sytuacja, w której przewróciło po prostu to i to ja. No, tragedia. Ale teraz się trochę rozpogadza, więc mam nadzieję, że dam radę z tym challenge'em. 17 km za mną. Po tym etapie było już troszeczkę spokojniej, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Po tym również, jak troszkę się uspokoiło, spotkałem się już z moją dziewczyną i to z nią do pewnego momentu chodziłem, co będziecie mogli zauważyć. Dziękuję jej bardzo serdecznie za to, że tutaj gdzieś chodziła ze mną. Wielokrotnie o tym jeszcze na pewno wspomnę. Wspólnie udaliśmy się do galerii, bo warunki pogodowe i tak się zmieniały. Wiało, troszkę kropiło, więc po prostu tam sobie trochę chodziliśmy do pewnego momentu. 20 km zrobione. W galerii chodzimy, bo pogoda lepsza tutaj. Dzisiaj my dalej, let's go. Proszę państwa, połowa dystansu za nami, idziemy, trzymam się, trzeba iść coś zjeść, uzupełnić kalorie, let's go! Przerwa na jedzenie, trzeba nawalać dalej, prawie 30 km.
Jeszcze dużo zostało. Proszę Państwa, 30 km za nami. Jeszcze tylko 20, to jakieś 10 minut i po sprawie jest. Lecimy. Ogólnie dalej chodzimy. Moment. Dalej jest chodzone 32,5. Ale takie widoczki rekompensują. Zmęczenie. Wracając już z McDonalda z moją dziewczyną, po naprawdę kilku kolejnych godzinach chodzenia, po kilkunastu kilometrach kolejnych chodzenia, zdałem sobie sprawę, że trzeba inaczej troszeczkę podejmować decyzję, w czym troszeczkę Wy również mnie uświadomiliście na Discordzie, za to serdecznie dziękuję. Godzina była po 21, a na liczniku, proszę Państwa, było tylko 35 km. A oznaczało to, że w 3 godziny trzeba wbić około 15 km. Nie myśląc za długo, postanowiłem się przebrać, założyć buty do biegania i iść biegać, bo ponad 35 km miałem, prawie 36 na liczniku, a to oznaczało, że 13 km około musiałem zrobić jeszcze w naprawdę krótkim czasie. Jak mi poszło? Możecie tak naprawdę zobaczyć. Ostatni kilometr był robiony symbolicznie z moją dziewczyną, ale to zobaczycie już na kolejnych tak naprawdę tutaj filmikach. Dobra, plan wygląda następująco. Do celu jakieś 13-14 km, coś takiego. Ja przebieram się w tym momencie, proszę Państwa, w ciuchy do biegania. Zmieniłem buty nawet. Tak to wygląda. I lecę biegać, bo ktoś mi bardzo ładnie uświadomił, że faktycznie jeśli nie wbiję tego do 12, to mi zresetuje. Tu w ogóle dostałem gałęzią podczas biegania. Także muszę to zrobić do godziny 12. Dzisiaj zostały 3 godziny, bo jest po 21. No ruszam, zobaczę jak będzie. 13 km. Ruszamy, woda jest, let's go. Robimy to. Proste, że tak. Na easy. Let's go. 40 km za mną. Mamy w pół do 10. Ostatnia dycha. Lecimy. Mamy jakieś 41 km ponad. Jest bardzo ciężko. Mam kolkę dosyć mocną. Pić mi się chce, więc piję. Kolana mnie bolą. Nogi w ogóle, całe już stopy. Zostało tam około nieco ponad 8 km. Mam ponad 2 godziny, więc myślę, że na luzie. Oj, będzie jutro ciężko, czuję. Ale lecimy. Każdy kilometr. Nawet każdy jeden krok to ogromny ból teraz. W sensie czuję, kolana mnie strasznie boli przy każdym zgięciu. Ale jestem już tak blisko. Niecałe 7 km, godzina 22. No robimy to. Ostatni kilometr. Przejdę z moją dziewczyną, która mnie dzisiaj cały dzień wspierała i przeszła ze mną łącznie ponad 20 km, więc oprócz Was ten sukces, który wiem, że osiągnę, dedykuję również jej. Serdecznie Ci dziękuję, skarbie, i bardzo Cię kocham. Zostały 3 km łącznie, więc 2 km jeszcze biegnę i ostatni kilometr z dziewczyną. Let's go, dokonamy tego. 49 km. Ostatni kilometr został, idę po bluzę i ostatni kilometr robię symbolicznie z dziewczyną. Udało się. Nie mam siły na nic, więc jakieś podsumowanie nagram następnego dnia, ale nigdy mnie tak kolano nie bolało. Nigdy się tak źle nie czułem, jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, ból nóg. Jestem wystrzelony. Pokażę Wam, jak moje nogi wyglądają. Tak wyglądają skarpetki. Dziura mi się zrobiła. Najbardziej mnie kolano boli. Gdzieś tutaj. Nie wiem czemu. Tutaj git.
tak to nie ma jakichś większych strat. Ostatni kilometr przeszedłem z moją dziewczyną. Jej dziękuję, jak już tam wcześniej wspominałem. Ja wiem, co miałem powiedzieć. I ostatnie 13 kilometrów, poza tym jednym kilometrem ostatnim, przebiegłem, więc było ciężko też, ale wyrobiłem się. Jakieś 11 godzin, nieco ponad. Także myślę, że można być z siebie dumnym. Nagram jakieś podsumowanie, ale to nie dzisiaj. Moi drodzy, pora na podsumowanie tego całego wyzwania. Jest już 5 dni po całym wyzwaniu, dalej męczy mnie drobny ból lewego kolana. Także podczas tego biegania po 35-36 km chodzenia po prostu przeciążyłem to kolano. Także też nie polecam wam takich rzeczy robić, no ale zawziąłem się i gdzieś tam wykonałem to zadanie, z czego jestem naprawdę bardzo dumny. Podczas montowania tego całego jakby materiału, jakby dostrzegłem to, jaką satysfakcję mi to po prostu przyniosło. Z takich ciekawostek, to oczywiście udało mi się pokonać 50 km, tam nieco ponad, bo ja już nie chodziłem później przez tą ostatnią godzinę. Zajęło mi to około 11 godzin, moi drodzy, z czego godzina była poświęcona na takie trochę odpoczynku, jedzenie McDonalda, co oczywiście widzieliście, rozmasowywanie mięśni za pomocą takiego właśnie drobnego masażera, który wygląda jak piłka dla psa, ale jest to taki masażer do mięśni, także to wam polecam przy takich właśnie wyzwaniach, przy bieganiu. Kupcie sobie, to nie jest drogie, 10 zł, a fajny tak naprawdę bajer. Jeszcze z ciekawostek, no to tak jak mówiłem, 50 km zostało zrobione, wyniosło to 60 tysięcy kroków ponad i moi drodzy, spalone zostało ponad 2200 kalorii tego właśnie dnia. Czy to dużo, czy to mało? Myślę, że sporo, biorąc pod uwagę, że dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, no to właśnie ponad 2000 dziennie gdzieś tam jest, także dosyć sporo to jest. Ja bym chciałem serdecznie podziękować, bo mnóstwo osób tak naprawdę z Discorda, mnóstwo osób gdzieś tam z tej społeczności mnie motywowało. Dziękuję mojej dziewczynie jeszcze raz, która ze mną przebyła ten dystans. Było to naprawdę super wyzwanie. Teraz troszeczkę regeneruję się, bo nie jestem w stanie wykonywać takiego pełnego zakresu ruchów, jeśli chodzi o kolano. Mam nadzieję, że wkrótce już będzie w pełni ono zregenerowane i będę mógł ruszyć z jakimiś fajnymi jeszcze wyzwaniami podczas tego roku, podczas tego lata. Dzięki serdeczne za wsparcie. Jeśli doceniacie te materiały, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, ile wam udało może się przejść kilometrów w ciągu jednego dnia. No i żeby zostać na dłużej, to zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki wszystkim za wsparcie i lecimy po więcej. Przekraczajcie granice właśnie swojego komfortu i lećcie z tymi wyzwaniami, bo one są zawsze fajne i bardzo satysfakcjonujące. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!